Tam sięga, gdzie wzrok nie sięga. 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 O, gdybym dożył kiedyś tej wielkiej radości, by moi przyjaciele zajrzeli tu w gości, w obliczu mej izby, przez wieczór ten cały, wspominać dawne lata świetności i chwały, gdy przed naród nieśliśmy o światy kaganiec. Nie, to chyba nie moje, nieważne, zapomnij, na to głośne wołanie i tak nikt nie przybędzie, tylko ciemno i głucho w mojej izbie będzie. O, ja biedny, ja samotny. Ni chwili spokoju! Antagonisto luby, do twego pokoju ja zajrzeć zapragnąłem, boś samotny czuję. Twego losu smutnego bardzo tak żałuję, twoje bolesne jęki tak szarpią mą duszę, że jako chrześcijanin ukojenie muszę ci przynieść. Zatem na twój tak donośny lament dobrze zrobi lektura. Oto mój testament. Twój testament? Mój własny, tak jak powiedziałem. Czyżbyś zachorował? Gruźlica? Cholera? Skądże znowu? Nic mi nie doskwiera. Ból duszy tylko trapi. Pierdoły i brednie! A nadziei tylko robisz niepotrzebnie. Na wszelki wypadek schowam do kieszeni. Może inny poeta sztukę mam doceni. Mogę? Musisz? Nie muszę. Tym lepiej nie siadaj. Tylko mi na stojąco co masz gadać, gadaj. A słowa rzucaj wartko, jak kule z armaty, by się nasz dialog nie stłuł, jak twe poematy. Gdyż zajęty dziś jestem, gości nie przyjmuję. A co takiego robisz? Cóż, improwizuję. Duszko! Czy nie przeszkadza? Skądże? Nic nie szkodzi. Juliusz się to zasiedział, lecz właśnie wychodzi. Ledwie chwilę tu jestem. To i tak za wiele! Juliuszu i Adamie, drodzy przyjaciele, dwaj przez Boga natchnieni wybitni poeci nie mogą wciąż się budzić niczym małe dzieci. Wszak ojczyzna was wzywa! Przemóg, słowa święte. Cóż można powiedzieć? Pozwolę ci, Juliuszu, chwilę tu posiedzieć. By nie nazbyt długo. No. Rozgoście się, mili przyjaciele. Czy czegoś byście się nie napili? Mam wina, naleweczki, bimber. Sam pędziłem, a w sztuce tej szlachetnej mistrzostwo zdobyłem. Więc, zasy gospodarzu, lejże bimbru hojnie i zasiądziesz do stołu, by z nami spokojnie o polski losie tawić smutne monologi. Kogo znów diabli niosą moje skromne progi? Cyprian? Kamil? Norwid? Tak, moi bracia mili. Wy wszyscy macie rację, nikt się z was nie myli. Bo to właśnie ja jestem. We własnej osobie. Siadaj że razem z nami. Poleję i tobie. Tak mi było trzeba tej polskiej gościnności. Tu, w tym obcym Paryżu. Kruszyna chleba. Podniosę ją z podłogi przez uszanowanie.
Pierwszorzędny to Bimber, mój drogi Adamie. A, Cyprianie, ja sam go pędziłem. Mogłeś zostać przeto prześwietnym bimbrownikiem, miast. Marnym poetą być. Cyprianie! Kamilu! Norwidzie! Zważ proszę, mój drogi przyjacielu, jak wielce nie znoszę marnych kłótni i sporów. A dziś się przy jednym zebrać stole udało elitę poetów romantycznych. Porzućmy niesnaski, myśmy tu sami mieszcze. Oraz pan Słowacki. Proszę cię, mój Adamie, zaś wciąż się boczyć, powinniśmy na ojczyzny krzyżu się zjednoczyć. Póki co jednak pole jeszcze po kolejce, bo istotnie twój bimber smakuje mi wielce. Brak mi tylko muzyki. Pójdę po Chopina. Fryderyk w przygrywaniu równych sobie nie ma. To na niezłą imprezę nam się tu zanosi. Skoro Adam samego Chopina tu prosi, przywitajmy go wiersz. Kolega pozwoli. Oto geniusz prawdziwy z żelazowej woli. To warszawianin rodem, Polak sercem cały. Talent jego wielki, światowy, niebywały. Pięknie go zapowiadasz. To dopiero proszę. Zapisz, zanim zapomnisz. Sam raz na nekrolog. Na tę ostatnią drogę, nie na powitanie, twoje słowa pasują, mój drogi Cyprianie. Oto chyba sam wreszcie. Najwyższa to pora. Poeci? Powitajcie kompozytora. Fryderyku. Chopinie! Mistrzu nad mistrzami. Zasiądź proszę do stołu i pogadaj z nami. Chętnie z wami posiedzę, lecz mnie niepokoi, że tam są krzesła cztery. Pan Juliusz postoi. Cieszę się, że was widzę. Dobrze o tym wiecie, lecz obawiam się wielce, o czym gadać chcecie. Znowu nad polski losem chcecie się użalać? To nuda. Lej mu bimbru, nalać jemu! Nalać! Dobrze, że nasz pianista! Dość już użalania! Czas zmienić priorytety! Wziąć się do działania! Czynu! Czynu potrzeba! Czeka naród czynu, lecz ty jako poeta wciąż lękasz się gminą i bezpiecznie tu siedzisz. Mój drogi Juliuszu! Sam wiesz to najlepiej, że mi ani uszu, ni chęci nie brakuje do działań odważnych. Lecz wielkim jestem fanem poczynań rozważnych. I spokojnie odpowiem na zarzuty twoje. Niechaj zginą me pieśni, wstaną czyny moje! Może nim czynnie Polskę ruszymy wyzwalać. Każmy gospodarzowi bimbru jeszcze mało. Uważam, że poezja, nawet stąd, z Paryża, walce o wolną Polskę zwycięstwo przybliża. Nie potrzeba nam działać, a tworzyć. Po pierwsze, więcej są od nas samych warte nasze wiersze. Po drugie, wrogów Polski nic tak nie rozprasza, jak właśnie ta natchniona poezja nasza. Więc twórzmy, piszmy, klećmy nasze poematy, co wrogów niszczą bardziej niż polskie armaty. Więc klećmy, twórzmy, piszmy i bezpiecznie żyjmy. I znieśmy toast za to i za to wypijmy, że dzięki nam do walki ruszą bohatery. Ile to ma procentów? 44! Faktycznie, muszę przyznać, że zacny to trunek. Zatem bawmy się przy nim! Porzućmy frasunek! Thank you.
Stop. Lecz skąd wiedzieć możemy, co nam przyszłość przyniesie? Czy ta natchniona poezja ten skutek odniesie, którego wszyscy chcemy? Z jakich czytać znaków? Jaka przyszłość czeka bliskich nam rodaków? Wezwać ducha z przyszłości. To nasze zadanie. Ty chyba jesteś dobry w te klocki, Adamie. No ja wprawdzie nie czytałem, lecz chodzą słuchy, że coś tam kiedyś pisali, że dziad, że duchy. To prawda. O dziadach i duchach pisałem. To nawet dobre było. Wiem, bo czytałem. Ja ci to polecam. Piękne tam słów brzmi. Rytm, rymy, klimat. Dobra. Przeczytam streszczenie. Ty zbyt lubisz dygresję. Wróćmy zatem do wątku, co został porzucony. Zatem od początku. Korzystając z Adama talentu, zdolności, pragniemy poznać, co ma być w przyszłości, więc... Więc wieszcza z przyszłości przywołajmy razem. My cię w tym wspomożemy, ty zaś bądź guślarzem. Więc skupcie się, kamraci, bo potrzeba skupienia, podniosłej atmosfery, mądrego mówienia oraz jakiejś muzyki. Chętnie w tym usłużę. A ja chętnie usiądę, by już nie stać dłużej. Północ! Duchów godzina. Czas już! Nie zwlekajmy! To prawda. Rację macie. Czas już. Zaczynajmy. Ciemno wszędzie. I głucho. Najmocniej przepraszam. Ja ciebie, przyszły wieszczu, do nas tu zapraszam. Ja ciebie, przyszły wieszczu, do nas tu zapraszam. Ja ciebie, przyszły wieszczu, do nas tu zapraszam. Ktoś ty jest? Co się ku nam tak nieśmiało zbliżasz? Tyś jest wieszczem? Poetą? Ja dramatopisarz. Malarz oraz poeta. Stanisław Wyspiański. A kim pan jesteś? Bowiem wizerunek pański cokolwiek mi znajomy. Ja Mickiewicz Adam. I przed tobą, mój wieszczu, na kolana padam. Mój Boże, Mickiewiczu, wieszczu, powstań proszę, wszak ja takie względy dla siebie nie wnoszę. To jak klękać przed tobą powinienem jeszcze, bo jest przecież pierwszym ojczyźnie mej wieszczem. No to klęknął pan pięknie. I co teraz tak na zmiany będą stawać i klękać? Ja tutaj zostałem. By się ze źródła nabić. Po to można klękać i chylić się do ziemi. Na cóż ta udręka, gdy z karafką rękę starczy znieść ku głowie, by móc się bimbru nabić. Zatem wasze zdrowie. Jakże się w tej chwili tutaj uspokoję? Kogoż jeszcze w tej izbie ujrzą oczy moje? Fryderyk? Juliusz? Zygmunt? O, czemu nie wierzę? A ten typ tam przy stole, kudłaty jak zwierzę, to Rasputin? Nie, to na orbit. Morbit? Nie poznałem. Zdać po weselu Rydla jeszcze nie wyczerpiałem. Lecz jakże to się stało, że z wami tu stoję? Niby wiedzieć chciałbym, choć
trochę się boję. Czy umarłem z przepicia? Skądże, Stanisławie. Bierze wraz z nami udział w istotnej zabawie. Myśmy są bowiem tutaj wszyscy pełni troski i chcielibyśmy poznać przyszłe losy Polski. Więc, panie Stanisławie, niechże pan nie zwleka i wyznam, czy długa niewola nas czeka? Po prawdzie, to w tej kwestii nic się nie zmieniło. A nawet jest ciut gorzej, jeśli kiedyś było. To bieda. Nędza. Klęska! Ach, ten świat okrutny. Chyba pomiot stworzę. Tak jestem sumny. Ja zatem skomponuję jakiś przepis nędzny. Ja poleję biuro. Ktoś poza mną chętny? Cóż robić, Stanisławie? Zapraszam do stołu. Spędźmy ten wieczór razem. Ja może z pospołu. Byś to mógł kiedyś wyrzec, że w Paryżu byłeś i z wielkimi mistrzami miód i bimber piłeś. I skosztuj mego bimbru. Ja sam go pędziłem. Najdroższy Adamie, lepszego nie piłem. Ja nie wątpię, że nigdy lepszego nie piłeś. Jednak zważ, Stanisławie, po co tu przybyłeś? Cokolwiek teraz będzie, cokolwiek się stanie, jedno wam powiem tylko. Polska zmartwychwstanie! Spróbujmy następnego przywołać tu wieszcza. Teraz jest nas tu więcej, to i szansa większa. Ja przez te parę minut też nie próżnowałem i stosowną muzykę nam skomponowałem. Mój mistrzu, słuchać ciebie jestem bardzo chętny. Ja też. Ja? Ja także. Ależ mi schybiacie. Nie czekajmy dłużej. Ja gram, wysłuchacie. Na życie przyszły mieście, do nas zapraszam. Ja ciebie przyszły wieszczu, do nas tu zapraszam. Ja ciebie przyszły wieszczu, do nas tu zapraszam. Ja ciebie przyszły wieszczu, na stół zapraszam. Jakoś tak dziwnie patrzy w nasze blade twarze. Ktoś tu jest? Mój gościu. Jestem piosenkarzem. Zenon Martyniu. Witam. Ach, jakże nam miło. Tego doznać zaszczytu to się nam nie śniło. Przybyłeś do nas, pieśniarzu, widać. Z wolą boską. Mówisz zatem do nas. Mówi, co z tą Polską? Wolna czy zniewolona? Wolna. O, Bogu chwała. A w tych ostatnich latach nawet z kolan wstała. A zatem się wdał. A zatem warto było o wolną Polskę walczyć mej poezji siłą. Muzyką naszą piękną również walczyliśmy i widać ramię w ramię walkę wygraliśmy. Ty coś tam grał, Chopinie, to w tym była ta prostota, jakoby najpiękniejsza, starożytna cnota. Teraz ciebie na zmieszczu radzi byśmy słuchać. Więc zagrajże coś dla nas, by nas udobrył. Mam wam śpiewać bez zapłaty? Śpiewaj nam. Tu, teraz? Teraz, tu! Śpiewaj dla naszej garstki, jak dla tysięcy! To
Jak bez przygotowania byłbym ja w kłopocie. Na szczęście dziś wieczorem grać miałem w Sopocie. Mam nuty, lecz kto zagra? Cóż to za pytanie? Fryderyk na wysokości próby takiej stanie. Czuję się ponad wszelką miarę wyróżniony, mogąc grać twoje dzieło, mój wieszczu natchniony. Ale... to wszystko? Tylko tyle? Trochę tych nut mało. Najważniejsze, Fryderyku, by się dobrze grało. Przepięknie się zakończą dzisiaj nasze troski. Słuchajmy więc, co zaśpiewa nam nasz przyszły wieszcz polski. Jak do tego doszło, nie wiem. Miłość to sobie dała znać. Co poradzić mogę na to, że miłość przyszła właśnie dziś, że w sercu mym jest lato, a w moich myślach jest to ty. Przez twe oczy zielone oszalałem. To się zgadza do prawdy. Chyba oszalałem, że tak marnej pieśni tak długo słuchałem. Boże! Co to za dźwięki? Tak proste, że wstyd grać. Mam ochotę głośno zakląć. Nie mogę stać. Co to było? Na Boga! No co to? Polska miast postać z kolem, twarzą mego w błoto. A ja od siebie z serca szczerze dodam jeszcze, że wątpię, czy ty jesteś autentycznym wieszczem. O przyszłej polskiej sztuce nie chcę już nic wiedzieć, bo po tym wszystkim nie mogę już siedzieć. Trzeba było duchów przyszłości do niego. Jedno pozostało. Adam! Adam! Racz nam polać! Spragnione ci oddałem. Tak zakochać, zakochać się można tylko...